Znajdujemy się na Jagiellońskiej 11 w Krakowie, w siedzibie Klubu Gazety Polskiej. Jesteśmy goszczeni znowu, tak jak rok temu, przez prezesa Klubu Gazety Polskiej, pana Ryszarda Kopuścińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Spotkaliśmy się tutaj rok temu w pana siedzibie. Chciałem zapytać, co nowego od tego czasu się zdarzyło? No przede wszystkim nasz ruch społeczny, bo ja już to nazywam ruchem społecznym, bardzo się rozrasta i bardzo powstało 70 nowych klubów w ciągu ostatniego roku. To jest bardzo dużo, bo to wynika z tego, że przeciętnie ponad jeden klub powstaje tygodniowo. Ja to już nazywam ruchem społecznym, takim oddolnym budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, takiej obczystej postaci, to znaczy, że ludzie się organizują sami i sami decydują o tym, co chcą robić, a że chcą to robić pod logiem Gazety Polskiej i Klubu Gazety Polskiej, no to ja jestem tylko z tego powodu i całe nasze środowisko szczęśliwe. Jak sobie pan, powiem wprost, daje radę, bo przecież to jest 360 parę klubów, już chyba 360, 360 klubów na całym świecie. Gigantyczna praca. No, siłą organizacji pana jest to, że to są poziome struktury, czyli ludzie robią właściwie oddolnie z własnej inicjatywy, no ale jednak w jaki sposób administrujecie tym, no i nadajecie temu jakiś kształt właśnie ruchu społecznego? No dzięki Bogu na razie sobie radzimy, chociaż jest, nie ukrywam, coraz trudniej, ponieważ jednak ta ilość klubów, ilość maili, która przychodzi, ilość informacji, ilość telefonów, no już powoli przekracza nasze możliwości. No ale w razie jakichś problemów to wspieramy się wolontariuszami i my dokładnie już wiemy, kto co potrafi zrobić w Polsce. I na przykład prosimy kogoś tam z Piotrkowa Trybunalskiego przykładowo, czy z Kielc, czy z Gdańska, żeby nam pomógł, żeby to zrobił. I oni to robią i my mamy do nich zaufanie, ponieważ już sprawdzili się niejednokrotnie i robią to dobrze. Także cała ta nasza praca jest oparta na naszej oczywiście pracy, ale też na wolontariacie. I dlatego dzięki tym wszystkim ludziom, którzy nam pomagają, jakoś sobie radzimy. Nie sposób nie wspomnieć tutaj, proszę państwa, o ostatnim zjeździe Klubu Gazety Polskich, 8 z kolei, który się odbył 10 dni temu już blisko w Kalwarii Zebrzydowskiej. Byliśmy również uczestnikami tego. No, przede wszystkim gratulacje, bo logistycznie zorganizowanie czegoś takiego w tak wspaniałym miejscu i z tak wspaniałym sukcesem jest wspaniałym przedsięwzięciem, ale muszę państwu powiedzieć coś, co mnie uderzyło podczas pierwszego zjazdu, na którym byłem rok temu w sierpniu i teraz tak samo. No, przyjeżdża kilkaset osób z całego świata. Nie znamy się, poza może mailami, wymianą korespondencji. Nie znamy się. Przyjeżdżają ludzie w jedno miejsce. Jest takie niesamowite uczucie, że czujemy się jak w rodzinie. Po prostu rozumiemy się bez słów. To jest po prostu nieprawdopodobne. Ja muszę powiedzieć w ten sposób, że ten zjazd w ogóle to był 8 zjazd Klubu Gazety Polskiej. Odbywają się te zjazdy co roku. I spotyka się wiele ludzi, którzy się pierwszy raz widzą. Właściwie to wszyscy, poza nielicznymi klubami, tymi starszymi, które się już znają, które są przyjaźni, nawet małżeństwa już są zawarte gdzieniegdzie. Ci ludzie widzą się po raz pierwszy i przebywają ze sobą przez 3 dni. W jakichś pomieszczeniach, w pokojach hotelowych, gdzie są czasami przypadkowo dobierani. I nigdy nie było czegoś takiego, żeby były jakieś kłótnie, jakieś scysje, jakieś awantury. Prawda? To jest na taką dużą grupę kilkuset osób, 700, 600 osób, to jest praktycznie niemożliwe. A jednak tak jest, w naszym środowisku tak jest, że wszyscy codziennie od rana się do siebie uśmiechają i codziennie od rana ze sobą dyskutują i mają problemy, kłócą się politycznie, ale nigdy jeszcze nie doszło do czegoś takiego, że żeby były jakiekolwiek incydenty. Co roku pro forma to jest, wynajmuje ochronę, ponieważ musi być ktoś, kto ma zezwolenie na powiedzmy zatrzymanie kogoś, bo może się zdarzyć tak, że może być jakaś prowokacja, może się ktoś dostać, który nie był zaproszony, może ktoś będzie chciał wejść, kto nie był zaproszony. No i wtedy musimy mieć taką ochronę, ale ta ochrona jeszcze na szczęście nigdy nie musiała interweniować przez te 8 lat. Niesamowite. Co w ogóle, skąd się wziął pomysł zorganizowania ten zjazd 8 w Kalwarii Zebrzydowskiej, w sanktuarium? No po prostu energia płynąca z tego miejsca to jest niesamowite. Rok temu powstał Klub Gazety Polskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Założył go bardzo zasłużony dla Polski człowiek Piotr Chlebowicz. Poznałem wtedy władze tego miasta, którzy byli na uroczystym otwarciu klubu, burmistrza, wiceburmistrz. Zaproszony zostałem na kawę do sanktuarium, gdzie poznałem wspaniałych księży, wspaniałych ludzi. I tam właśnie, jak rozmawialiśmy, wpadł nam do głowy taki pomysł, żeby zrobić tu zjazd, no bo no tak, to jest tam tak pięknie, prawda, i całe wzgórze, i klasztor, no i w ogóle samo miejsce przecież święte w końcu. Ja byłem zdziwiony taką w ogóle propozycją. No oczywiście ją przyjąłem momentalnie. I proszę sobie wyobrazić, że ci wszyscy ludzie, czyli władze miasta, księża, ojciec Samuel przede wszystkim, z którym miałem najwięcej do czynienia, który mi we wszystkim prawie pomagał, oni stworzyli przede wszystkim taką atmosferę i tyle udzielili nam pomocy, że no tak jak pan redaktor widział, wszystko nam się udało i no i daj Bóg, żeby to dalej. No nic, wypada mi jako przedstawiciel klubu Ottawskiego podziękować, bo to rzeczywiście niezapomniane przeżycie. Teraz chcę nawiązać do fundacji. W ciągu ostatniego roku powstała fundacja Klubu Gazety Polskiej. Dlaczego, po co ona powstała? Ponieważ nasz ruch, kluby nie są podmiotami gospodarczymi. Klub de facto nie może wynająć sali, ponieważ nie może dostać ani wystawić rachunku. Właściwie wszystko to, co się dzieje, prawda, w tego typu organizacjach, w partiach i tak dalej, prawda, oni mają zezwolenie na wystawianie rachunków, są podmiotami gospodarczymi, krótko mówiąc. Nam potrzebna była taka jednostka organizacyjna, która by mogła pomagać tym klubom w organizowaniu różnych przedsięwzięć. Czy to koncertów, czy to spotkań jakichś dużych, bo jest tak, że na przykład Dom Kultury, wynajmując salę, musi wystawić fakturę za to. Klub de facto nie może przyjąć takiej faktury, więc robimy to w ten sposób, że my po prostu wynajmujemy jako fundacja. Wynajmujemy taką salę, czy organizujemy taki koncert i my za to płacimy. Oczywiście jesteśmy wspomagani przez miejscowy klub. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, też mamy w statucie, właściwie statut mamy bardzo rozbudowany, bo możemy też inicjować powstanie filmów, pomóc w napisaniu książki. No wszystkie te rzeczy, które dotyczą całego ruchu obywatelskiego, możemy wspomagać. Oczywiście wszystko się rozbija o pieniądze. Jesteśmy, dopiero istniejemy pół roku i potrzebujemy na to wiele środków, żeby pomagać tym ludziom, bo skądś te pieniądze muszą wpłynąć. Nie jesteśmy organizacją, która nagle z rządu czy z jakiegokolwiek innego podmiotu związanego z obecną władzą dostanie, prawda, tam kilkaset tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy, wręcz przeciwnie, jest nam to wszystko utrudniane. Chociaż w ramach pluralizmu powinniście dostać. Powinniśmy dostać, ale nawet się nie staramy, bo wiemy, że nie dostajemy. Mam nadzieję, że to się szybko zmieni i jak rząd się zmieni, to jakimś pomocy będziemy mogli uzyskać, ponieważ jest to bardzo ważne, że jest tyle inicjatyw w Polsce, tyle pomysłów na zorganizowanie czegoś, ci ludzie nie mają po prostu pieniędzy, bo społeczeństwo jest bardzo ubogie i zebranie 1000, 2000, 3000 złotych czasami przekracza możliwości tej grupy ludzi, a w małych miasteczkach to już na pewno. Dlatego staraliśmy się, żeby ta fundacja jak najszerzej mogła pomagać tym wszystkim, bo to nie tylko klubom przecież, prawda, tylko na przykład teraz Mariusz Pilis wydał swój nowy film, prawda, nakręcił. Też staramy się mu w jakiś sposób pomóc. Możemy inicjować pewne eventy, o tak bym to nazwał, prawda, jak się to teraz modnie nazywa, natomiast na to wszystko potrzebujemy środków. Niewątpliwie tak. Proszę mi jeszcze powiedzieć, zawsze się nad tym zastanawiam, czy z perspektywy pana tutaj, pana biura, bo w końcu tutaj są tak jakby te nici z naszych klubów się schodzą, jest pan świadom albo wie pan o różnego rodzaju trudnościach, z jakimi borykają się klubowicze na całym świecie. Czy zauważa pan jakiś postęp, ja myślę o uświadomieniu społeczeństwa, że społeczeństwo zaczyna rozumieć, w jakiej sytuacji polityczno-społecznie jest Polska? Powtórzę to, co mówiłem w ubiegłym roku. No niestety tak jest, że jednak środowisko polonijne jest środowiskiem niezwykle skłóconym. Proszę sobie wyobrazić, że klubów w tej chwili w Europie i na świecie jest kilkadziesiąt. Ja praktycznie codziennie mam jakieś informacje o jakichś konfliktach.
I to nawet nie w klubach, tylko te konflikty są przenoszone z zewnątrz, z innych środowisk polonijnych. Ja rozumiem wszystko, że agentury, że 200 tysięcy agentów wyjechało, żeby rozbić Polonię, że ci ludzie są w jakimś społeczeństwie, żyją w jakimś miasteczku i przyjechali z całej Polski i oni mają różne przyzwyczajenia, różne, że tak powiem, drogi życiowe, które przeszli, żeby się znaleźć właśnie tam gdzieś, czy w Toronto, czy w Ontario, czy w Chicago, czy gdziekolwiek. Ja to wszystko rozumiem, no, ale no nie może być tak, że Polacy tak bardzo się różnią i tak bardzo się kłócą między sobą. Kluby Gazety Polskiej miały być tym forum, gdzie wszystkie organizacje polonijne powinny zostawić te swoje problemy poza sobą, powinniśmy robić ważne rzeczy. No powinniśmy przede wszystkim pamiętać o tragedii nad Smoleńskiem, prawda? I powinniśmy wspólnie, to jest zadaniem każdego Polaka, czy w Polsce, czy za granicą, żeby o tej tragedii pamiętać, przypominać, organizować msze, organizować uroczystości, bo jeżeli my tego nie będziemy się domagać, czyli tej prawdy, no to de facto my się domagamy w tej chwili prawdy o Polsce. Nie tyle o Smoleńsku, ile o Polsce, bo prawda o Smoleńsku wyjaśni nam prawdę o Polsce, a bez prawdy o Polsce nie da się zbudować nowej Polski, bo dzisiaj obchodzimy, prawda, rocznicę 4 czerwca. Hańbiącą, prawda? Hańbiącą. 92 rok to była noc hańbiąca dla Polaków. I to się ciągnie za nami już 20 lat i my musimy w końcu powiedzieć prawdę i to społeczeństwo, żebyśmy szli wreszcie normalnie, rozwijali się jak normalny naród, czyli z prawdą na ustach i z prawdą w głowie, a nie ciągle okłamywani, ciągle oszukiwani i ciągle rządzeni przez ludzi, którzy są umoczeni w tamtym systemie. No, no tak nie może być przecież. No więc właśnie to jest ciekawe, bo wystarczy popatrzeć na te twarze, nazwijmy to wprost zamachem czerwcowym, no to są te same twarze, które dzisiaj rządzą Polską. No tak, ale ja dzisiaj rano jest wywiad z ludźmi, którzy w tamtym systemie byli przeciwko nam, przeciwko Polakom, prawda? Oni są dzisiaj pokazywani w telewizji, z nimi są przeprowadzane wywiady, ich się pyta o zdanie na temat czerwca, prawda? A oni decydują o tym, co Polacy mają usłyszeć. No, ludzi, którzy zdradzali Polskę przez całe swoje życie, którzy w 90-tych latach, w 80-tych latach, no cały czas istnieli w tej polityce i niszczyli Polaków i oni teraz są wyroczniami, prawda, moralnymi dla Polaków. No przecież tak nie może być dłużej. I to wcale nie chodzi o jakąś zemstę, czy też polityczną, czy niepolityczną, tylko chodzi o to, co pan powiedział. My dopóki nie staniemy na nogach jako naród, jako społeczeństwo, i to nie tylko politycznie, to nie jest kwestia polityki, to gospodarki, bo to wszystko są naczynia połączone, dopóki no nie będzie, ja to powiem w ten sposób wprost, no dopóki nie będzie w Polsce sprawiedliwości i prawa, a tej sprawiedliwości i prawa ciągle nie ma, dlatego że ktoś mówi, no tak, mnie polityka nie interesuje, no jest to absurd. Nie no, polityka z samego słowa polis, prawda, to jest społeczeństwo, czyli wszyscy są... Wszyscy uczestniczą w tej polityce. To nie jest tak, że się politykę da oddzielić od życia codziennego. Chciałbym tylko jedno przypomnieć, a propos tego, co pan powiedział. Wczoraj uniewinniono niejakiego Kanię, prawda? Człowieka, który przygotowywał stan wojenny w Polsce. Czy pan zauważył jakieś zamieszki na ulicach Polski, że jesteśmy przeciwni? No dobrze, to jest właśnie oddzielenie. Niech oni po prostu odejdą spokojnie, niech nam w końcu dadzą spokój i żebyśmy nie musieli ich oglądać. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, którą tutaj przygotowuje się, żeby na przykład 90. rocznicę urodzin niejakiego Jaruzelskiego, pseudonim Wolski, była obchodzona w Sejmie Rzeczpospolitej. A to jest przygotowywane, więc po prostu niech oni odejdą, niech, jak to się mówi w Polsce, niech nam się stracą z oczu. Ja myślę, że jeżeli dojdzie do tej rocznicy, do tych obchodów, o których pan prezes mówi, to będzie, no myślę, pohańbienie Sejmu w jakiś sposób, pohańbienie Rzeczpospolitej Polski. Ale teraz wracam do podobnego tematu, mianowicie jeżeli chodzi o sprawę Smoleńska, czy sprawy, tego rodzaju sprawy, spotkałem się z zarzutem ludzi, takich ludzi, którzy są tutaj zajęci, mieszkają w Polsce, mają biznesy, mówią tak, no ja jestem taki zamotany, ja jestem taki zajęty, czemu te wiadomości o prawdzie, o śledztwie nie docierają do mnie?
No więc próbujemy polemizować, mówiąc, że nie mogą docierać, ponieważ jest cenzura prasy i media są kontrolowane. Natomiast jest taki zarzut, że za mało tych wiadomości dociera do społeczeństwa. Czy kluby Gazety Polskiej nie powinny jakoś bardziej wychodzić i dostarczać tych wiadomości po prostu? No ja chcę powiedzieć, że kluby Gazety Polskiej stworzyły właściwie drugi obieg informacji. Drugi obieg dystrybucji filmów, ponieważ ja tylko przypomnę taki jeden fakt, że film Mgła oglądało 4 miliony ludzi dzięki klubom Gazety Polskiej w Polsce i na świecie. Dystrybuujemy te filmy, pokazujemy innym ludziom, nie tylko klubowiczom, robimy spotkania z autorami. Naprawdę, no to jest ciężka, mozolna praca codzienna. Co tydzień dziesiątki spotkań w całej Polsce się odbywa i to jest ta praca naszą podstaw właśnie. My edukujemy społeczeństwo, sami się edukując oczywiście i to jest ta nasza, ten nasz wkład w uświadomienie społeczeństwu Polakom, co się dzisiaj dzieje. Także, że to jest pierwsza sprawa. No druga sprawa, przede wszystkim tworzymy te niezależne media, czyli nasze środowisko tworzy i Gazetę Polską, i Gazetę Polską codziennie, teraz Telewizję Republika. I to już jakby powoli równoważy, prawda, to co było do tej pory. Jest drugi ciekawy też aspekt. No proszę zwrócić uwagę, że Gazeta Wyborcza się sprzedaje bardzo, coraz mniej, prawda, coraz jest duży spadek sprzedaży Gazety Wyborczej. I dzięki temu redakcja Gazety Wyborczej, nie będę już po nazwiskach tutaj mówił, ma coraz mniejszy wpływ na tych młodych ludzi. Przedtem miała bardzo duży wpływ na młodych ludzi. I ta świadomość, oni kształtowali świadomość tych młodych ludzi. To pokolenie już nie czyta Gazety Wyborczej. To pokolenie już nie jest nasiąknięte tą ideologią, którą oni chcą wpoić Polakom. I dlatego jest taka duża nadzieja, że teraz przy następnych wyborach dochodzi do głosu, może głosować pokolenie ludzi, którzy już nie są zdeprawowani przez te różne media. Jeszcze się ogląda, prawda, TVN24, ale to jest niewielka oglądalność, to jest wbrew obiegowym opiniom, kilkaset tysięcy ludzi ogląda tylko TVN24, ale te wszystkie informacje, które oni chcą przekazać, są potem powielane przez portale, przez ich gazety, prawda, bo ja mówię ich jednak. I dlatego to się wydaje wszystkim, że Orlen i Bombel, jakie oni mają straszny wpływ na to wszystko. Nie, jeżeli my będziemy mieć, a już mamy coraz większy wpływ na to, żeby przekazywać prawdę, myślę, że to wszystko się da szybko naprawić. Myślę, że tak, pod warunkiem, że będziemy mieli sprawiedliwe i pozytywne, dobre dla Polski, mówię, wybory następne. Czy nie uważa pan, że kluby Gazety Polskiej na całym świecie powinny się aktywnie włączyć do kontroli praworządności wyborów? Przy ubiegłych wyborach już podpisaliśmy z Prawem i Sprawiedliwością, czyli kluby Gazety Polskiej i z ruchem Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci, taką umowę o współpracy, jeżeli chodzi o uczciwe wybory. Jutro się ukaże artykuł w Gazecie Polskiej, zachęcam wszystkich, żeby go przeczytali. Jest bardzo ważny wywiad z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, który właśnie o tym mówi. I musimy na to zwrócić uwagę, ponieważ jeżeli przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej jadą na szkolenia do Moskwy, no to o czymś to świadczy, prawda? Jeżeli się okazuje, że nagle 80% mazowieckim ludzi przy wyborach samorządowych nie potrafi wrzucić kartki do urny, tak, porządnie wypełnionej, no to znaczy, że co, że 80% ludzi mazowieckim nie potrafi czytać? No coś w tym jest, prawda? Więc to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, a poza tym trzeba stworzyć białą księgę. Bo przejmując teraz władzę, ja mam nadzieję, że tak będzie, że Prawo i Sprawiedliwość przejmie władzę i to zacznie porządki robić i w gospodarce przede wszystkim i w umysłach ludzi i w wyjaśnieniu tragedii nad Smoleńskiem, to społeczeństwo musi wiedzieć, co Prawo i Sprawiedliwość przejmuje. Jaki bałagan, jaki stan rzeczy. Dokładnie. Czyli trzeba stworzyć białą księgę, żeby ludzie zobaczyli, do czego doprowadziły 6-letnie czy 7-letnie rządy pana Tuska. Bo bez tego to się okaże za pół roku, za rok, że to jest wina Prawa i Sprawiedliwości. Dokładnie. I tych ludzi, którzy rządzą. Więc to jest podstawowa rzecz, czyli biała księga, uczciwe wybory. To jest tak jak w tym przysłowiu, że ojciec daje synowi buty, które się rozlatują po 2 tygodniach i mówi, no jak to, ja chodziłem 10 lat w tych butach, a ty 2 tygodnie nie potrafisz. No jest właśnie, dobry przykład. Ale to są podstawowe rzeczy, które w tej chwili trzeba zrobić.
No i to jest ogromna praca wszystkich ludzi, którzy chcą, żeby Polska się zmieniła, bo to musi być ruch też oddolny. Też oddolny. To się nie da zrobić w ten sposób, że proszę bardzo, tutaj tu będziemy pilnować. Nie. To wszyscy muszą pilnować. Wszystkim, którym oczywiście zależy na dobru Polski. A więc proszę Państwa, mówię do Klubowiczu, uczestniczmy w tych wyborach. Poświęćmy własny czas, bo poświęcamy go nie dla wyborów, nie na nic anonimowego, tylko dla Polski. Na zakończenie, panie prezesie, wracam do tego, co pan mówił o tych podziałach wśród Polonii. No więc tak, no jesteśmy poddawani bardzo silnym naciskom politycznym, oficjalnym, mniej oficjalnym. Te naciski są spotęgowane teraz przez to, że MSZ przejął środki finansowe, które dawniej Senat dysponował dla Polonii. No więc po prostu, nazwijmy to wprost, ludzie są kupowani, zaczynają działać przeciwko często interesom Polski. No więc co zrobić? No bo jesteśmy poddawani cenzurze, ostracyzmowi. Kluby Gazety Polskiej są wyrzucane z domów polskich. Na przykład ludzie z Polonii, nie będę tutaj cytował przykładów, są oskarżani o to, że jeżeli krytykują rząd, to chcą w cudzysłowie obalić demokratycznie wybrany rząd. No to jest cytat z epoki gierkowskiej czy stalinowskiej, ale to jest cytat rodem z Ottawy, rok 2013. No, te naciski są nieprawdopodobne. Jak pan radzi, jak mamy się zachować w tej sytuacji? Ja radzę po prostu zmienić rząd w Polsce. Jak zmienimy rząd w Polsce, to zmienimy obsadę ambasad, konsulatów i tak dalej. Część tych ludzi uważa, że organizując życie Polonii, powinno wisieć u klamki ambasady, prawda? Jeżeli będzie inny pan, będą służyć innemu panu. Oczywiście tych ludzi potem trzeba zmienić, bo nie może być tak, że oni raz służą temu, drugi raz służą temu. Natomiast to szybko się zmieni. Zmiana obsady ambasad, zmiany ambasadorów, konsuli. Powoli to trzeba zacząć robić, oczywiście po zmianie rządu w Polsce. I wtedy się troszeczkę sytuacja zmieni też w Polonii. No a druga sprawa, że też Państwo musicie sami dążyć i rozmawiać ze sobą, no bo to bez rozmowy nie ma niczego i nic tego nie będzie po prostu. Ja uważam, że naprawdę tutaj sytuacja w Polsce będzie bardzo dużo rzutować na to, co się dzieje w Polonii. I przede wszystkim musicie się Państwo też zmobilizować i przypilnować tych wyborów, które się odbywają przecież też u Państwa, czy to w Kanadzie, w Stanach, czy w Europie. Bo też przecież były takie głosy, że komisje wyborcze były, prawda, wybierane przez członków ambasady czy konsulatu. I też nie wiadomo było, jak były liczone te głosy, bo nagle się okazywało, że we wszystkich, w niektórych ambasadach 99-90% głosowało na PO, więc tak jak w więzieniach prawie. No. No więc nie tylko to, ale na przykład to, co myśmy zaobserwowali w Kanadzie, no kodami oraz wprowadzaniem kodów oraz wprowadzaniem wyników wyborów, rzekomo, czy też pod nadzorem przewodniczących komisji wyborczej, ale operują to pracownicy ambasady. No więc przepraszam bardzo, nie jest to zgodne z ustawą wyborczą. No tak. Przewodniczący komisji powinien mieć całkowity władzę nad komputerem, nad środkami przesyłu danych. Nie może to być przez pośrednictwo MSZ-u, a niestety tak to ma miejsce. I były protesty z zagranicy do komisji wyborczej. Te protesty zostały zignorowane. Wiem, z Wiednia były i z Niemiec były i z Kanady też były. I oczywiście nic to nie zmieniło. A powinno przecież, prawda? No bo to są oficjalne protesty wyborcze. No jest ustawa, prawda? Jest prawo wyborcze. Znaczy ustawa nie była przestrzegana w tym momencie. Tak. Co by pan chciał na zakończenie powiedzieć? Ja bym chciał pozdrowić Polonię, podziękować panu za stworzenie telewizji Niezależna Polonia. No to jest właśnie to jest ten sposób oddziaływania na świadomość ludzi, na uczenie ich tego, co się dzieje w Polsce, przekazywaniu tego, co się dzieje w Polsce, co się dzieje też w waszym środowisku. I oby jak najwięcej takich telewizji było, bo w Polsce powstało już bardzo dużo, no i widzę, że na świecie też powstają. Życzę dalszych sukcesów po prostu i Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo z siedziby Klubu Gazety Polskiej Jagiellońska 11 w Krakowie z przewodniczącym Ryszardem Kapuścińskim rozmawiał dla Państwa Wacław Kujbida. Dziękuję. Dziękuję bardzo.